Na program zaprasza Bonimet, producent kardiobonu wzmacniającego serce i regulującego ciśnienie tętnicze krwi. Te białe, piękne kwiatuszki to przebiśniegi. Zwiastują one przedwiośnie. Niestety dla osób chorych na serce przedwiośnie nie kojarzy się dobrze, bo właśnie wtedy nasilają się ich dolegliwości. W leczeniu chorób serca podstawową rolę odgrywają leki syntetyczne, ale również zioła mają tu swoje miejsce. Jako że jesteśmy zwolennikami medycyny komplementarnej, powiem Państwu, jak łączyć jedno z drugim. W przypadku chorób serca najczęściej używanym surowcem zielarskim jest kwiatostan głogu. Poprawia on kurczliwość mięśnia sercowego, poprawia ukrwienie, zmniejsza prawdopodobieństwo arytmii oraz poprawia przewodnictwo elektryczne w sercu. Znakomicie komponuje on się również z korzeniem kozłka i szyszkami chmielu, dlatego że sam w sobie powoduje łagodne działanie uspokajające. A jak już wiemy, w przypadku chorób serca emocje bardzo często prowokują powstawanie dolegliwości. Dlatego też warto sięgnąć po inny surowiec zielarski, oczywiście łączyć go w mieszance, bo mieszanki są podstawą zielarstwa. Tym surowcem jest ziele serdecznika. Ono to jest kluczowym produktem, który używa się w emocjonalnych przyczynach chorób układu sercowo-naczyniowego. Układ sercowo-naczyniowy to nie tylko serce, ale również naczynia krwionośne. A w tych naczyniach krwionośnych najbardziej istotnym elementem, gdzie należy działać, jest śródbłonek, ta wewnętrzna warstwa naczyń krwionośnych, która może uszkodzić się, a wtedy to toruje rozwój miażdżycy. Z naturalnych produktów jest dużo, które mogą wpływać na stan śródbłonka, ale takim najważniejszym, najlepiej przebadanym jest resweratrol, czyli substancja, która występuje w czerwonym winie. Najlepiej podawać go pod postacią kropli podjęzykowych. Oczywiście można pić wino czerwone do 2 lampek więcej, nie, gdyż więcej szkodzi, bardziej szkodzi niż pomaga, ale można pod postacią kropli podjęzykowych. Wtedy mamy ten sam efekt, co po winie, a nie mamy tej sytuacji, która powoduje, iż się zwiększa poziom alkoholu w naszej surowicy. Resweratrol działa zresztą prozdrowotnie nie tylko w chorobach układu krążenia, także w innych, ale o tym w tym odcinku może już nie będziemy mówić. Pamiętajcie Państwo, że wino czy też resweratrol jest dobry dla serca. Ostatni element, o którym warto pamiętać w chorobach układu krążenia, to koenzym Q10. Nie jest to co prawda substancja ziołowa, ale jest naturalna, gdyż występuje naturalnie w organizmie ludzkim. Jednakże z wiekiem ilość koenzymu Q10 się zmniejsza. Zmniejsza się również w przypadku stosowania leków obniżających cholesterol, czyli statyn. Zatem pamiętajcie o tym, aby suplementować dietę koenzymem Q10, zwłaszcza, że to jest surowiec naturalny, który poprawia siłę mięśni. Ludzie, którzy chorują na serce, najczęściej są słabi. Gdy jeszcze obniżysz im poziom koenzymu Q10, stają się bardzo słabi. Zatem warto obok naturalnych produktów ziołowych stosować również suplementację diety koenzymem Q10. Na program zaprasza Bonimet, producent kardiobonu wzmacniającego serce i regulującego ciśnienie tętnicze krwi.